Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Arabii Saudyjskiej oraz o Chelsea, czyli o dwóch bardzo interesujących podmiotach, które mają wiele wspólnego. Między innymi to, że wydają masę pieniędzy na transfery. Między innymi to, że między tymi właśnie podmiotami, między Chelsea a Arabią Saudyjską, ostatnio doszło do masy transferów. Między innymi N'Golo Kanté, Edouard Mendy czy Kalidou Koulibaly. No ale właśnie, Premier League domagała się tego, żeby po raz kolejny potwierdzić, że właścicielami Chelsea nie jest Arabia Saudyjska. Dlaczego? O tym sobie dzisiaj pogadamy. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Przede wszystkim Arabia Saudyjska, bo o tym ostatnio nagrywałem film, między innymi odnosząc się do Czesława Michniewicza, i obiecałem, że także powstanie tutaj osobny materiał o samej Arabii. Jako że temat ostatnio jest dosyć głośny, no to nie będę tutaj się powtarzał razem z wieloma innymi mądrymi głowami, natomiast po prostu przypomnę w telegraficznym skrócie, jaki jest plan Arabii Saudyjskiej, dlaczego wydają tak dużo pieniędzy na potencjalne nowe gwiazdy właśnie ich ligi, która aktualnie jest, uwaga, na 50. miejscu mniej więcej, gdy mówimy o rankingach lig, to jest poziom Serie C lub też drugiej ligi szkockiej. Natomiast wracając do tematu, wiadomo, że jest coś takiego jak wizja 2030 i to jest plan dla całej Arabii Saudyjskiej, dla całej gospodarki tego kraju, który zakłada, że będzie tak zwana dywersyfikacja, czyli zwyczajnie zróżnicowanie tego, skąd biorą się pieniądze. Też wiadomo w Arabii Saudyjskiej nie od dziś, że kiedyś skończy się ropa, że kiedyś skończą się paliwa kopalne, no i to zwyczajnie sprawia, że poniekąd trzeba zacząć szukać nowych rynków, nowych możliwości, właśnie gdy mówimy o gospodarce dla całego kraju, i dlatego też między innymi golf, turystyka czy właśnie piłka nożna. To są te obszary, w których Arabia już jest w miarę mocna, albo tak jak w przypadku futbolu, po prostu chce się rozwijać. I właśnie dlatego największy fundusz inwestycyjny w Arabii Saudyjskiej, czyli ten państwowy, należący do właśnie Mohameda bin Salmana, czyli poniekąd szefa całej Arabii Saudyjskiej, kupił 4 największe kluby, w tym oczywiście Al Nassr, czyli między innymi zespół Cristiano Ronaldo, czy Al Ittihad, czyli drużynę, gdzie będzie występował N'Golo Kanté i Karim Benzema. I tutaj na tej zasadzie teraz Saudyjczycy mogą wydawać nieograniczone pieniądze na jakichkolwiek piłkarzy tylko chcą. No i w tym momencie przejdźmy może do piłkarzy Chelsea, którzy właśnie tam trafili. Bo w ostatnich tygodniach okazało się, że Edouard Mendy, czyli bramkarz Chelsea, przechodzi do Arabii Saudyjskiej. Podobnie zresztą Kalidou Koulibaly. Hakim Ziyech będzie występować w Al-Nassr, czyli w zespole, gdzie już teraz gra Cristiano Ronaldo. Podobnie będzie z N'Golo Kanté. Mówi się o tym, że kluby z Arabii Saudyjskiej są bardzo zainteresowane Kalumem Hudson-Odoiem, czyli wychowankiem The Blues. Co więcej, także między innymi Romelu Lukaku. Są próby, żeby wypchnąć Belga właśnie z Chelsea do Arabii Saudyjskiej, chociaż napastnik Interu Mediolan w poprzednim sezonie po prostu nie jest jeszcze na to chętny, czy nie jest skory po prostu do takiego ruchu. Nie zmienia to jednak faktu, że zwyczajnie jest to troszkę podejrzane, przynajmniej z perspektywy neutralnego kibica. Między innymi Gary Neville o tym właśnie opowiadał na antenie Sky Sports. Czytaj, wiadomo, że Chelsea musi sprzedawać piłkarzy do 30 czerwca, żeby uregulować swoje finansowe fair play. Przez to, co działo się w poprzednich dwóch okienkach transferowych, przez to, ile wydawała Chelsea na nowe twarze właśnie na Stamford Bridge, wiadomo, że w tym momencie ten budżet nie jest z gumy i trzeba jakoś tych wszystkich piłkarzy powypychać, nie tylko z punktu widzenia logistycznego, żeby zwyczajnie nie było zbyt wielu zawodników w jednym zespole, bo to także jest kazus Chelsea właśnie z ostatniego sezonu, ale zwyczajnie, żeby te wszystkie finanse się zgadzały. No i to jest coś, co Chelsea musi zrobić. Wiadomo, że Kai Havertz także odchodzi do Arsenalu, natomiast w gruncie rzeczy te wszystkie sprzedaże na Półwysep Arabski zwyczajnie są bardzo podejrzane z jednego prostego względu, z tych wszystkich powiązań, które są między Państwowym Funduszem Inwestycyjnym Arabii Saudyjskiej oraz firmą, która dowodzi Chelsea, czyli firmą Clearlake. No i w tym momencie to jest właśnie języczek uwagi, mianowicie firma Clearlake. To jest firma, która od 2006 roku wzbogaciła się wręcz niebotycznie. Zajmuje się ona tym, że kupuje średnie firmy, średnie inwestycje na rynku amerykańskim, a następnie odsprzedaje je z zyskiem po tym, jak inwestuje naprawdę spore pieniądze, żeby one się w jakiś sposób wypromowały. Mimo wszystko później te zyski przykrywają potencjalne koszty właśnie promocji tych firm. No i pytanie, kto jest jednym z ojców założycieli właśnie tej firmy Clearlake? Otóż jest to pan Eghbali, czyli doskonale znany wam pewnie zastępca Todda Bowley'ego, bo Todd Bowley jest twarzą Chelsea, natomiast Eghbali jest jego zastępcą, który w gruncie rzeczy jest właśnie
całkiem czynnym członkiem tego duetu, który negocjuje wszelkiego rodzaju transfery w Chelsea, czy też te przychodzące, czy to te odchodzące. No i to jest bardzo istotna sprawa ze względu na to, że firma Clear Lake ma także pewne powiązania z arabskim funduszem inwestycyjnym. Wiadomo, że na ten moment nie można powiedzieć, że Chelsea jest winna, że to jest coś wielkiego, że to jest w ogóle przekręt jakich mało. Natomiast fakty są takie, że Mohammed bin Salman, czyli ten właśnie dowódca Arabii Saudyjskiej i można powiedzieć też człowiek, który zarządza arabskim funduszem inwestycyjnym, także dopinał pewne interesy już wcześniej. Tylko że z firmą Clear Lake, nie z Chelsea, ale w gruncie rzeczy jest to po prostu podejrzane. No i w tym momencie wiadomo, że te pytania Premier League o to, żeby pokazać prawnie, że Chelsea nie jest zarządzana przez Saudyjczyków, są jak najbardziej zasadne, z tym, że tak jak mówię, ciężko jest na ten moment wskazać jednoznacznych winowajców, czy po prostu udowodnić w jakiś sposób to, że faktycznie ktoś tutaj jest winny, że miesza się polityka ze sportem. Raczej tutaj czegoś takiego nie ma, co nie zmienia faktu, że kontakty, które zostały osiągnięte na zupełnie innym polu wcześniej, czyli na polu biznesowym, między Arabskim Funduszem Inwestycyjnym i Mohammedem bin Salmanem, a Ekbalim oraz firmą Clear Lake, po prostu pomogły w transakcji m.in. Edwarda Mendiego, czy innych piłkarzy właśnie na Półwysep Arabski, którzy odeszli z Chelsea w ostatnich tygodniach. Zatem tutaj to jest bardzo ciekawy wątek i tak jak zawsze się mówi, że nie mieszajmy sportu z polityką. Wiadomo, że zawsze tak jest, zawsze tak powinno się mówić i nie powinno się ogólnie rzecz ujmując tego mieszać. Natomiast fakty są takie, że w tym momencie jest to po prostu nieodzowne i nie da się tego uniknąć. Z pewnością jest to bardzo ciekawa sprawa, ale tak jak mówię, ciężko jest tutaj na ten moment wskazać po prostu osobę winną czy jakiś podmiot, który jest winny. Zwyczajnie tak wyszło. Jak widzicie, sprawa jest bardzo ciężka do oceny. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. A teraz przejdźmy do Chelsea bardziej na poziomie sportowym, bo dopina się właśnie transfer Nicolasa Jacksona z Villarrealu i jak najbardziej to jest coś, czym każdy kibic Chelsea powinien być przynajmniej w pewnym stopniu, nie chcę mówić podekscytowany, ale na pewno zainteresowany. No bo transfer Nicolasa Jacksona to jest jak najbardziej coś, czym każdy kibic Chelsea powinien być w pewnym stopniu podekscytowany. Są pewne wątpliwości, o których zaraz sobie powiemy, ale w gruncie rzeczy, po pierwsze, ten piłkarz, w tym momencie widzicie jego liczby, ma nieprawdopodobnie wysoki sufit. 12 bramek w poprzednim sezonie La Liga, 4 asysty i wiele naprawdę interesujących statystyk. Ze względu na kontuzję Nicolas Jackson nie był w stanie występować regularnie, właśnie gdy mówimy o poprzednim sezonie, to jest jedna z tych wątpliwości, natomiast nie zmienia to faktu, że pod kątem bramek w przeliczeniu średnio na mecz, to jest zawodnik, który był trzeci pod tym kątem w La Liga. Ustępował jedynie Robertowi Lewandowskiemu i Karimowi Benzemie. Także patrząc na bramki wyłączając rzuty karne w przeliczeniu średnio na mecz, to jest zawodnik, który był drugi najlepszy w La Liga. Strzały celne średnio na 90 minut ponad 1. To jest ósmy wynik w La Liga. No i także ja mam wrażenie, że najważniejsza statystyka, czy też swego rodzaju wskaźnik, który pokazuje jakość napastnika, czyli bramki odjąć bramki oczekiwane. To, czy piłkarz jest w stanie wykorzystać więcej szans niż ma i przekuć właśnie tę sytuację na bramki. Kai Havertz między innymi tego nie był w stanie zrobić w Chelsea, osiągając wynik na poziomie minus 4,6, to znaczy on zaniżał te swoje bramki oczekiwane o tak naprawdę wartość największą w lidze. O tym mówiłem ostatnio w filmie o Niemcu, który przechodzi teraz do Arsenalu. Z kolei Nicolas Jackson, uwaga, był w stanie przebić swoje bramki oczekiwane o 4, co jest wynikiem drugim najlepszym w La Liga. I to także jest bardzo, ale to bardzo istotne, gdy mówimy o Nicolasie Jacksonie. To także jest zawodnik, który po prostu nie boi się wejść w dribbling, nie boi się wejść w pojedynek i prawdę mówiąc było wiadomo od dłuższego czasu, że po eksplozji talentu tego akurat napastnika jakiś klub angielski po prostu się po niego zgłosi. Ja typowałem Aston Villa lub West Ham, czyli zespoły, które są właśnie takie średnie premium, które są w stanie zagwarantować naprawdę dobre pieniądze, grę w europejskich pucharach, natomiast jeszcze to nie są te zespoły z topu. Chelsea wiadomo, że chce ten etap pomijać, żeby właśnie nie ściągać piłkarzy takich jak Declan Rice, czyli zawodników za naprawdę ogromne pieniądze już po tym, jak właśnie oni się wypromują w takim klubie jak West Ham czy inne tego typu zespoły. No i właśnie, pytanie, czy to jest dobra strategia? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo właśnie tutaj zaczynają się wątpliwości odnośnie transferu Nicolasa Jacksona. No bo właśnie, tylko ostatni sezon to jest ten moment, kiedy
wystrzelił tak naprawdę Nicholas Jackson, dodatkowo miał problemy ze zdrowiem, no i też przeskok z La Liga do Chelsea, to jest po prostu spory ruch. A też patrząc całkowicie poważnie właśnie na to, co może zagwarantować Nicholas Jackson, to z jednej strony są to bramki, z drugiej strony to także są pojedynki jeden na jeden naprawdę wykonywane na pełnej prędkości, z tym, że właśnie mam tutaj pewną wątpliwość, mianowicie Chelsea mimo wszystko pewnie będzie miała dużo mniej miejsca za plecami rywali, aniżeli Villarreal. To znaczy mam wrażenie, że Chelsea bardzo często miała problem z tym, żeby wykorzystać to, co dzieje się na boisku, czyli że rywale po prostu ustawiają się bardzo nisko, że rywale są w stanie się bronić skomasowaną defensywą i nie do końca można było powiedzieć, jaki tutaj pomysł ma na to zespół, czy Grahama Pottera, czy wcześniej jeszcze Thomasa Tuchela. Zatem zobaczymy, jak się to będzie prezentować z Jacksonem, który, tak jak mówię, najlepszy jest w momencie, gdy ma przestrzeń. Także mam wrażenie, że ten transfer mimo wszystko stawia poważny znak zapytania przy Davidzie Datro Fofanie, czyli młodym napastniku, który został sprowadzony jeszcze w okienku styczniowym do Chelsea. No i teraz pytanie właśnie, który z nich będzie większą przyszłością tego klubu, bo obaj mają jakąś rolę w Chelsea w przyszłości pełnić. Zatem dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. I mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siemano!